Pierwsza tercja spotkania była zacięta. Drużyna Pawła Matei skutecznie stawiała się aktualnym mistrzyniom kraju. W szeregach faworytek sobotniego starcia było widać lekką nerwowość, którą młode hokeistki z Poznania próbowały wykorzystać. Po 20 minutach gry ekipa gości wygrywała 1-0, a na lodzie nie było widać tak wielkiej różnicy klas, którą można zauważyć na papierze. Staramy łatwo nie oddawać pola i szukać swoich akcji w kontrataku. Wiadomo, że jest to trudny mecz dla nas. Po niespełna 30 minutach było już 3-0 i Polonia rozkręciła się na dobre. Trzecia część meczu dowiodła, kto w tej rywalizacji ma lepsze karty. Poznanianki walczyły jednak do samego końca i w 45 minucie Agata Cybulska strzeliła gola na 1-5. Hokeistki ze Śląska dołożyły jeszcze 3 trafienia, ustalając wynik meczu na 1-8. Trener Mateja ma nadzieję, że to jeszcze nie koniec walki o medale. Tak czy inaczej, nawet jeżeli tu by się nie powiodło w tych półfinałach, czeka nas gra o brązowy medal. Już w ćwierćfinale pokazaliśmy, że pomimo, że na papierze nie byliśmy drużyną, która była faworytem, sprawiliśmy niespodziankę. Wierzę głęboko w to, że nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Mecz rewanżowy w Bytomiu zaplanowany jest na sobotę 5 marca o 20:00. Pierwsze mecze o złoty i brązowy medal odbędą się tydzień później.